Dzień dobry albo dobry wieczór. 13 lutego w niedzielę, w trzecią niedzielę przed postem, niedzielę Septuagesimae. Pozdrawiam Was słowami, które będą towarzyszyć nam podczas rozważania w naszych dzisiejszych nabożeństwach. Są to krótkie słowa z Księgi Jeremiasza z 9 rozdziału 22 i 23 wiersza. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie. Wiecie, kiedy przeczytałem sobie te słowa na samym początku, to tak pomyślałem, że to przecież takie oczywiste, że no, nie warto się chwalić. Jak ktoś jest czegoś warty, to na pewno go dojrzą, zobaczą i docenią. No, rzeczywistość jest taka chyba obecna, że raczej tylko ci, którzy potrafią się chwalić, ci, którzy potrafią dostrzec swoje plusy i to, co potrafią, a też zdarza się, jeżeli nie potrafią, ale potrafią się za to dobrze zareklamować, to ci dopiero wygrywają. I tak sobie pomyślałem, że ten mój punkt wyjścia, że to przecież tak jest oczywiste, żeby się jednak nie chwalić, chyba nie jest dobrym punktem wyjścia. Raczej punktem wyjścia będzie ta druga sytuacja, w której otwarcie mówimy o swoich dobrych stronach, nawet czasami przesadzając. Tak więc ten tekst dzisiaj tak naprawdę jest jak obuch w głowę, no bo jakby jest wbrew temu, co dzisiejszy świat od nas oczekuje. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością. Mowa jest o mądrości. I tak sobie pomyślałem, że mądrość to faktycznie takie słowo, które dzisiaj jest doceniane, ale jeżeli chcemy sprzedać jakąś mądrość, to musimy też wziąć pod uwagę, żeby poruszyć emocje. Dzisiaj mądrość, która jest tylko i wyłącznie stertem argumentów za lub przeciw, ludziom już nie wystarcza. Wolą jednak emocje, które będą poruszały, które będą antagonizowały, które będą pokazywały, że jest albo taka strona, za którą zawsze trzeba się opowiedzieć. Mam takie przeczucie, że dzisiaj o mądrości, takiej wprost i dla wszystkich, możemy już zapomnieć. Tak więc jest to rzecz, która jest absolutnie mało trwała, a na pewno mądrość jest rzeczą, która jest dzisiaj absolutnie trudna do zdobycia. Mamy tutaj o mocy, o sile. Niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Wiecie, coś w tym chyba jest, że jak jesteśmy młodzi, potem jak dorastamy, to tej siły nabieramy, jesteśmy coraz silniejsi, ale nie jest to rzeczywistość, która trwa. Z wiekiem tych sił ubywa i trudno się pogodzić z tym, że kiedyś mieliśmy siły, żeby dużo biegać, podnosić takie czy inne ciężary, mieliśmy czas, możliwości do większej ilości pracy. No, z wiekiem już nie wszystko jest takie proste i nie wszystkiemu jesteśmy w stanie podołać. I tutaj jest po raz kolejny pokazane, że moc i siła to też nie jest coś, co jest dane na zawsze. Bogactwo. No, bogactwo to jest taka rzecz chyba, o którą jakaś tam część z nas na pewno walczy, jakaś część z nas o to się stara. Natomiast no, sytuacja, w jakiej teraz jesteśmy, też pokazuje, jak kruche jest to, że możemy mieć jakieś oszczędności, możemy mieć jakieś pieniądze, możemy mieć nawet wielkie bogactwo, jeżeli nie umiemy inwestować, jeżeli nie umiemy reinwestować, jeżeli nie umiemy pewnych rzeczy, które są związane z ekonomią, to tak naprawdę bogactwo stracić można dzisiaj w bardzo prosty sposób. I te wszystkie trzy rzeczy, o które dzisiaj tak mocno walczymy, bardzo często naginając rzeczywistość, jak mądrość, jak moc, jak bogactwo, no dzisiaj w dzisiejszym wersecie jest wprost pokazane, to wszystko jest niespecjalnie dużo warte. Jeżeli chcesz się chwalić, a masz takie prawo jak się okazuje, no to chwal się, że znasz Boga. Dlaczego te trzy rzeczy są przeciwstawione właśnie temu, że to Bóg jest tym, którym warto się chwalić? Wiecie, wiara w Boga pozwala przede wszystkim spojrzeć na rzeczywistość dużo szerzej. Nie zamykać się tylko i wyłącznie na sobie, na swojej mocy, na swoich możliwościach, na swoim bogactwie, na swojej sile, ale przede wszystkim zobaczyć, że są momenty, w których ja po prostu sam nie mam siły i wtedy zazwyczaj jest ten, który tej siły ma dla mnie aż pod dostatkiem na wyciągnięcie ręki. Wtedy, kiedy złożę do Niego swoje modlitwy, powiem: Boże, już nie mogę, pomóż mi.
wtedy okazuje się, że wszystko, co było trudne, już takie trudnym nie jest. I kiedy patrzy się na świat, na ludzi z perspektywy właśnie wiary w Boga, okazuje się, że ten świat nie jest wcale taki czarno-biały. Jest różnokolorowy i można naprawdę w tym świecie odnaleźć mnóstwo dobra, mnóstwo błogosławieństw, na które bardzo często jesteśmy zamknięci, kiedy szukamy siły, bogactwa i tego wszystkiego, co jest tak mało trwałe. Tak więc dzisiejszy tekst dla mnie jest takim właśnie tekstem, który przypomina mi po raz kolejny, że nie warto chwalić się tym wszystkim, co można zdobyć albo nie siłą własnych rąk, czy umiejętności, czy umysłu, ale przede wszystkim, abyśmy się umieli chwalić, że jesteśmy w stanie codziennie wziąć i włączyć na przykład ten kanał, który teraz słuchacie. Codziennie jesteśmy w stanie wziąć Biblię do ręki i zastanowić się troszkę nad sobą, nad tym, co na co dzień przeżywamy, gdzie jesteśmy, czego tak naprawdę od życia chcemy. Dlatego na tą niedzielę życzę Wam właśnie takiego Bożego pokoju, dużo siły do tego, żeby móc chwalić się, ale tym, że coraz bardziej i z dnia na dzień poznajmy Boga coraz bardziej. Zostańcie z Bogiem. Amen.